Marta napisała oszczędność, ale zobaczmy, o co chodzi z tymi oszczędnościami. Czy wy już wiedzieliście, czym można zamienić te twarde szczoteczki do paznokci? Kupujemy uszczelkę do okien i drzwi w rolce. Uszczelka do okien i drzwi? Ona ma w sobie taśmę klejącą, odklejamy, przyklejamy do tej strony rękawiczek, którą wam będzie wygodniej. Prawie dzisiaj nagrywałam odcinek i o tym wspomniałam. W tym odcinku. I jeszcze, to już po prostu się też odniosę. Po prostu zmiatać pyłki. Ta szczoteczka jest jednorazowa, jest bardzo mięciutka i bardzo fajna. Ta dziewczyna mówi, że jest bardzo mięciutka ta szczoteczka. I właśnie to jest minus. Nie, że jednorazowa, bo to by było super. Jednorazowa, bo mało śmieci, mniej niż przy tej plastikowej, chociaż kto wie. Ale jest mięciutka. I niestety taka mięciutka szczoteczka nie jest w stanie, potrzebujemy grubszego włosia, może nie grubszego, ale bardziej sztywnego włosia, żeby wejść pod te wszystkie szczelniki, ja to w odcinku pokazywałam, żeby wejść pod fałdy lateralne, żeby wejść pod fałdę proksymalną, z zakoli wypruszać te nasze pyłki, czy co tam mamy. W każdym razie to jest niestety za miękkie. To by było dobre jako jednorazowe coś, nawet centymetr by się przydał, jak pyłki wcieramy klientce i chcemy, wiecie, odpylić. Do pyłków tak. Czy brokaty robimy i chcemy odpylić. Jednorazowe, tak, szybko i przykleić, nie wiem, na pędzelek i odpruszyć te pyłki, czy co to tam mamy. Ale do paznokci, do techniki, czyli do wtedy, kiedy przygotowujemy płytkę paznokciową i chcemy odpruszyć z zakamarków szczelin pyłki, masy czy tam nabłonków, to niestety, kochani, nie polecam. Jest po prostu to włosie za miękkie.